Chcę dzisiaj mówić na temat pewnych zdarzeń, które położyły się cieniem na świadomości ludzi, które, którzy oczekiwali tych zdarzeń, a jednak zawiedli się w pewnym sensie. Trzy historie chciałbym dzisiaj opowiedzieć: historie, które pokazują nam, jak bardzo często nasze postrzeganie rzeczywistości i Bożych obietnic jest postrzegane właśnie w taki sposób, że później jesteśmy zawiedzeni. Historia pierwsza dotyczy śmierci, a właściwie konkretnie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka w szesnastym rozdziale od dziewiątego wiersza. Czytam następujące słowa. A powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów, a ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Historia, która pokazuje nam oczekiwania ludzi związane z Jezusem Chrystusem. Nawet ci, którzy byli bardzo blisko niego przez 3,5 roku jego publicznej działalności, byli zawiedzeni tym, co się wydarzyło. Ten zawód spowodowany był właśnie niekoniecznie dobrym odczytaniem misji Jezusa Chrystusa. Nie do końca zrozumieli, po co on tak naprawdę przyszedł. Wiemy z wypowiedzi apostoła Piotra, który powiedział, że rozumie, kim jest Jezus Chrystus, kiedy ten zapytał go, za kogo mnie ludzie uważają. Ten pogląd podzielali również i pozostali apostołowie. Nie mieli wątpliwości, że nie jest pochodzenia ziemskiego. Zresztą, dwaj z nich, można by powiedzieć, podstawowi uczniowie, bracia, wcześniej byli uczniami Jana Chrzciciela. Widzieli i słyszeli, co miało miejsce nad Jordanem w momencie, kiedy Jezus Chrystus został ochrzczony. Potem z ciekawości poszli za nim. A kiedy Chrystus obrócił się i zapytał ich, czego szukacie, czy kogo szukacie, odpowiedzieli, Panie, powiedz, gdzie mieszkasz. Zaprosił ich do siebie i mogli zobaczyć nie tylko to, gdzie mieszka, ale także mogli z nim porozmawiać. Myślę, że wielu z nas byłoby zaszczycone, gdybyśmy mogli porozmawiać z Jezusem Chrystusem. Gdybyśmy mogli zapytać o coś, co dzisiaj dla nas stanowi nierozwiązaną zagadkę, a On mógłby nam odpowiedzieć. Poza tym nie tylko uczniowie, których na początku było 72, ale także i pozostali Judejczycy byli przekonani, że jeśli przyjdzie mesjasz, to on ustanowi królestwo na nowo, królestwo takie jakie było za czasów Dawida i Salomona. Byli przekonani, że człowiek ten będzie kimś wybitnym, wyjątkowym. I chociaż te wyjątkowe zdarzenia miały miejsce tak w życiu Jana Chrzciciela jak i Jezusa Chrystusa, to jednak przebiły się do niezbyt wielu ludzi. A ich oczekiwania, w sytuacji kiedy byli niestety zniewoleni przez Rzymian, ich oczekiwania dotyczyły wyzwolenia spod panowania Rzymu i ustanowienia królestwa, które na wieki zniszczone nie będzie. Nie wiem skąd się to bierze, ale również i wielu ludzi, szczególnie starszych, myślało tak o Polsce. Polska od morza do morza. Polska, która będzie miała wielki wpływ na losy Europy. Niestety mamy coraz mniejszy. Niestety również dla apostołów i tych, którzy miłowali Jezusa Chrystusa, stało się coś, co było podstawą ich wielkiego zawodu. Czytaliśmy, że smucili się i płakali. Tak mówi ewangelista Marek. Smucili się i płakali. Płakali nie tylko dlatego, że miłowali Jezusa Chrystusa, że stał się dla nich kimś być może nawet bliższym niż najbliższa rodzina, ale płakali dlatego, że się zawiedli, że ich nadzieje były ulokowane zupełnie gdzie indziej niż to, co się wydarzyło. Jan w dwudziestym rozdziale. Od pierwszego wiersza pisze tak. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Ta historia opisana przez wszystkich ewangelistów u każdego z nich brzmi nieco inaczej. Ewangelie nazwane są synoptycznymi, a więc takimi, które wzajemnie się uzupełniają. Poza tym musimy zdać sobie sprawę z faktu, że Ewangelie nie były pisane ad hoc, od razu po tych wydarzeniach, które miały miejsce, ale wiele, wiele lat później, więc pewne kwestie zacierały się w pamięci uczestników tych zdarzeń, stąd również inne spojrzenia poszczególnych apostołów. Starałem się zebrać te informacje w jedną całość. Aby zobaczyć chronologię wydarzeń, które miały miejsce w momencie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Stąd posługiwał będę się wszystkimi Ewangeliami, byśmy, chociaż po części, mogli zobaczyć właśnie tą kolejność zdarzeń. W momencie, kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła odwalony kamień, a jednocześnie nie zauważyła kogokolwiek w grobie, była Przerażona tym, co zobaczyła, i natychmiast to, co zrobiła, było naturalną konsekwencją jej stanu emocjonalnego. W Ewangelii Jana w dwudziestym rozdziale, w drugim wierszu napisane jest, za pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. No bo jakieś skojarzenia inne mogły się pojawić? Nie ma nikogo. Chociaż wydaje się to być dziwne z jednego powodu. Myślę, że nie było to tajemnicą ani dla Marii Magdaleny, ani dla innych kobiet, o których za chwilę przeczytamy. Ani też dla uczniów, że w momencie, kiedy Józef Zarymatei położył Jezusa Chrystusa w grobie, który był wykuty dla niego właśnie, to natychmiast zostały wysłane straże wojskowe rzymskie, aby pilnować grobu, na wniosek Rady Żydowskiej, Sanhedrynu. Co więcej, Piłat kazał opieczętować, czyli inaczej mówiąc, powiązać ten kamień ze skałą, w której był wykuty grób, po to, że gdyby nawet ktoś próbował usunąć te pieczęcie, to będzie wiadomo, że była ingerencja w grób i w ciało tego, który się w nim znajdował. No więc Maria musiała być świadoma, że to nie tylko ciężki kamień, który trudno będzie jej odsunąć, skoro szła do grobu, aby namaścić ciało Jezusa Chrystusa. Ale również zdawała sobie sprawę z tego, że jest tam straż rzymska, że wejście do grobu jest opieczętowane. Ale jednak szła z jakąś dziwną nadzieją, że jednak uda się jej dotrzeć do miejsca, w którym znajdował się Jezus Chrystus. Ale kiedy nie zauważyła ani żołnierzy, kiedy nie zauważyła również nikogo w grobie, Natychmiast pobiegła do Piotra i do Jana. To też charakterystyczne, bo pokazuje, że ci uczniowie byli jakoś w szczególny sposób wyróżnieni czy wyróżniani przez innych, w tym przez kobiety, które też chodziły za Jezusem Chrystusem, chociaż nie nazywano ich uczennicami. W 24. rozdziale Ewangelii Łukasza przeskakujemy do innej Ewangelii. Jest opisana historia, która była konsekwencją wypowiedzi Marii Magdalenii, czyli tej informacji, która przyniosła Piotrowi i Janowi. Piotr zaś wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie dziwiąc się temu. Piotr też był zaskoczony. Myślę, że również i on wiedział o tych wydarzeniach które miały miejsce w trakcie pochówku Jezusa Chrystusa. Ale ten sam Łukasz w 24 rozdziale od pierwszego wiersza pisze nam o innych osobach, które przyszły do grobu. Okazuje się, że kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zauważyć albo domyślić się, że kobiety, które przyszły do grobu Jezusa Chrystusa, przyszły z różnych kierunków że to nie była grupa, która z jednego miejsca umówionego wyruszyła właśnie do grobu Jezusa Chrystusa, ale że przyszły z różnych kierunków. Jan wyodrębnia je i pokazuje nam Marię Magdalenę zresztą nie tylko Jan jako tą, która pierwsza przyszła do grobu. Ale Łukasz, który w rzeczywistości jest ewangelistą, ale nie był apostołem Jezusa Chrystusa, on później dołączył do grona wyznawców Jezusa Chrystusa. Był lekarzem jednocześnie, więc można by powiedzieć, że z wszystkich ewangelistów, on był najwyżej wykształcony. A poza tym był bardzo ciekawy, bowiem, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, zauważamy, że On nie ma wszystkie detale uzyskał jeśli chodzi o to co działo się z Jezusem Chrystusem z różnych środowisk nie tylko do apostołów ale także od innych ludzi którzy obserwowali zdarzenia jakie miały miejsce za czasów bytności Jezusa Chrystusa przed swoją śmiercią właśnie tam w Palestynie i czytamy w 24 rozdziale od pierwszego wiersza a pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu niosąc wonności które przygotowały Wcześniej moglibyśmy zauważyć, że te wonności były nakupione przed szabatem, a więc w piątek po południu. Wtedy, kiedy już kobiety powzięły decyzję, że należy uczcić ciało Jezusa poprzez namaszczenie olejami, które w jakiś sposób konserwowa konserwowały to, to ciało, czy mumifikowały. I dalej... I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała pana Jezusa. Kiedy otwieramy czwarty werset, jest powiedziane, gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpiły, przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Mamy dodatkowy element. Nagle pośród tego pustego grobu znajdujemy postacie, które w szczególny sposób się wyróżniają taką poświatą, która ich otacza. Kobiety były zakłopotane nie tylko tym, że nie zastały nikogo w grobie, ale także były zakłopotane tym, że zobaczyły kogoś, kto zupełnie nie do końca przypominał człowieka. Musimy przenieść się do Ewangelii Marka, 16 rozdziału, żeby zobaczyć, co działo się dalej. Bo czytamy w siódmym wersecie o. Rozmowie między tymi postaciami, które pojawiły się w grobie, a kobietami i polecenie, które zostało im dane. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. A wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Wnioskuję stąd, że nie chodziło o nie mówienie nic z uczniom, ale nie mówienie nic nikomu po drodze. Poza tym yy, mamy tutaj bardzo charakterystyczną rzecz, która pojawia się w tej wypowiedzi. Zauważcie, że jeden człowiek tu jest wyróżniony. I za chwilę zobaczymy kilka wzmianek na ten temat, które naprawdę dają wiele do myślenia. Bo, yy, pozostali apostołowie są wymienieni jak gdyby grupowo, natomiast indywidualnie wymieniony jest Piotr. To tak, jakby aniołowie rozmawiali z Jezusem Chrystusem i ten powiedział im, aby kiedy przyjdą kobiety, bo przecież doskonale wiedział, że tak się stanie, aby powiedzieli im, że chce najpierw spotkać się z Piotrem. Dlaczego? Myślę, że każdy z nas domyśla się, dlaczego. To był ten moment, w którym Piotr przy ognisku zaparł się Jezusa Chrystusa. Człowiek, który wcześniej deklarował gotowość poniesienia śmierci dla Chrystusa, zaparł się go. Wyobrażam sobie jedynie w sposób minimalny to, co działo się w umyśle Piotra. Jak wielki stres przeżywał. Jak bardzo był zmartwiony tym, co zrobił, i zawiedziony samym sobą. Chrystus doskonale czytał w jego umyśle, co się działo z nim. Dlatego podjął decyzję, że pierwszą osobą, z którą się spotka, będzie ten, który cierpi. Cierpi z powodu swojej zdrady. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, ale. Kiedy popadamy w grzech, zdradzamy tak jak Piotr. I możemy powiedzieć, że możemy postawić się na miejscu Piotra i powiedzieć, że Chrystus przyjdzie do nas, aby powiedzieć: wybaczam Ci. Bo przecież tego potrzebował Piotr. Kiedy zrobimy coś, co budzi nasze sumienie i powoduje Jego wyrzuty, to pierwsze, co robimy, próbujemy się usprawiedliwić. Czyli inaczej mówiąc, potrzebujemy usprawiedliwienia, i to usprawiedliwienie jest potrzebne nie tylko ludziom dorosłym, ludziom, którzy mają w pełni świadomość tego, co zrobili, ale także dzieciom. Zauważcie, że kiedy dzieci coś zbroją w domu, a jest więcej niż jedno dziecko w domu, to w jaki sposób się usprawiedliwiają? To on, albo to ona, prawda? Zawsze był ktoś winien. Zresztą sam pamiętam, jak to było. No więc yy, potrzebujemy usprawiedliwienia. Od dziecka, odkąd zaczynamy myśleć i mówić, potrzebujemy usprawiedliwienia. A tym bardziej, kiedy Piotr jako dorosły człowiek, jako ten, który deklarował przywiązanie do Jezusa Chrystusa, zaparł się go. Potrzebował usprawiedliwienia i nie znajdował tego usprawiedliwienia. Być może próbował się w jakiś sposób usprawiedliwić presją otoczenia, w jakim się znalazł. Ale jednak to nie dawało mu spokoju sumienia. Chrystus o tym doskonale wiedział, dlatego powiedział aniołom: Powiedzcie kobietom, chcę się spotkać z Piotrem. I spotkał się z Piotrem. Za chwilę o tym jeszcze przeczytamy. W pierwszym liście do Koryntian okazuje się, że nie tylko apostołowie. Ale ten, który później jak gdyby został dokoptowany do grona apostołów, apostoł Paweł, w liście do Koryntian 1 w 15 rozdziale napisał też o pewnym szczególe, które, który tutaj przed chwilą omawiałem. Najpierw bowiem podałem Wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I ukazał się kefasowi a potem dwunastu. A więc zobaczcie, że mamy tutaj tą kolejność bardzo precyzyjnie zaznaczoną. Apostoł Paweł nie napisał tego od tak sobie, ale doskonale zapoznał się z kolejnością zdarzeń, które miały miejsce przy zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I czytamy, że Chrystus najpierw spotkał się z Piotrem, a dopiero potem z dwunastu. Zresztą nie z pozostałymi wszystkimi dwunastoma, dlatego że pamiętacie, że Tomasz nie był obecny w momencie pierwszego spotkania Chrystusa z apostołami. To on miał poważne wątpliwości co do tego, czy ten, który przyszedł do nich, ten, który ukazał się Piotrowi i kobietom, że to jest ten sam, który chodził razem z nimi przez trzy i pół roku. Wrócimy do Ewangelii Łukasza 24 rozdziału. I czytamy: Zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. A więc okazuje się, że tych zasmuconych, którzy zebrani byli razem z apostołami, było znacznie więcej. Że byli to ludzie, którzy nie byli stricte uczniami Jezusa Chrystusa chodzącymi z nim, ale byli tymi, którzy byli pod wrażeniem tego, czego nauczał Jezus Chrystus, i z radością przyjmowali te prawdy, które zostały im powiedziane. Ale dalej jest powiedziane: Jedenasty werset, lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. To jest ten moment, kiedy. Faktycznie kobiety wcześniej powiedziały Piotrowi, a potem im wszystkim, ale Chrystus jeszcze się nie ukazał. Dlatego dla nich te słowa wydały się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Ale ciekawą rzeczą jest, i to też nie w każdej Ewangelii się pokrywa, że Maria Magdalena bardzo szybko odeszła z grona tych ludzi, którzy znajdowali się w tym jednym miejscu. Być może, że był to ten pokój na górze, o którym jest powiedziane później w Dziejach Apostolskich. I natychmiast wróciła do grobu. Tym razem już rzeczywiście, jak gdyby próbując kontemplować te wydarzenia, które miały miejsce. Nie mieściło się jej to w głowie. Wydawało się jej najprawdopodobniej, że coś przeoczyła, coś przegapiła, a być może znajdzie kogoś, kto udzieli jej informacji, co stało się z ciałem Jezusa Chrystusa. Jedenasty werset. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu. Ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? To tak, jakby chcieli powiedzieć, Mario, nie ma powodów do płaczu. Stało się coś, co raczej powinno cieszyć cię niż smucić. Ale ta fraza została powtórzona jeszcze raz. Posłuchajmy, co mówi dalej Słowo Boże. Odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł więc Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Nie ma powodów do płaczu. Jestem tutaj. To ja. Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Mówi się, że powinniśmy liczyć siły na zamiary, prawda? Czy wyobrażacie sobie, że Maria Magdalena mogła wziąć ciało Jezusa Chrystusa i przenieść w jakieś miejsce? Być może do tego grobu, w którym znajdował się łazarz wcześniej, a potem został z tego grobu wywołany przez Jezusa. Ale przecież sama kobieta nie była w stanie mężczyzny przenieść, a jeszcze tym bardziej mężczyzny martwego, bo wiemy, że wydaje się przynajmniej każdemu, kto próbuje choćby nieprzytomnego człowieka podnieść, że on jest znacznie cięższy niż ten, który żyje, prawda? No, więc Maria w swoim tej swojej miłości do zbawiciela chciała zrobić wszystko, aby godnie został pochowany. Żeby nie był wyrzucony gdzieś, bo widziała tą wielką nienawiść nauczonych w piśmie, którzy tak wiele mogli, tak bardzo brzydko mówiąc, zblatowani byli z władzą rzymską. I czego chcieli, to. W rzeczywistości otrzymywali od Piłata. Ale Jezus Chrystus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, czyli nauczycielu rzekł do niej Jezus. I tutaj jest pewne stwierdzenie, które przez długi czas było dla mnie zagadkowe. Mianowicie dlatego, że kiedy Jezus spotkał kobiety, które szły, właśnie aby powiadomić innych o swoim zmartwychwstaniu, to powiedział im, żeby nie zatrzymywały go. Natomiast tutaj użyte jest słowo nie dotykaj mnie. Okazuje się, że forma gramatyczna, jaka tutaj została użyta, Niezbyt dobrze została oddana przez tłumacza akurat tego tłumaczenia, z którego ja korzystam. Bo w rzeczywistości powinno to brzmieć nie zatrzymuj mnie. Nie chodziło o dotknięcie Jezusa Chrystusa, ale o objęcie i zatrzymanie Go. No więc mamy tutaj taką sugestię Jezusa Chrystusa, by Go nie zatrzymywała. Miał jeszcze misję do spełnienia. Misję nie na ziemi, ale w niebie. Wiemy, że poszedł do Ojca aby usłyszeć aprobatę swojej ofiary dla ludzkości. Ale nie tylko Maria i inne kobiety, apostołowie, ale także i wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy razem znajdowali się, byli uwiecznieni przez ewangelistów. Ale tutaj mamy przykład dwóch, którzy szli do wsi zwanej Emaus. I tu jest też ciekawa historia, bo Chrystus wydaje się, że jeszcze nie odszedł do swojego ojca, albo już był. Tego nie wiemy, ale spotyka się z tymi dwoma. I czytamy w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, od 13 wersetu. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. Niektóre tłumaczenia mówią, że szli do wsi. Tutaj jest mowa do miasteczka, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy mówimy o miasteczku w tamtym czasie, to bardzo często te miasteczka, co prawda w jakiś sposób obwarowane, były mniejsze niż niejedna wieś dzisiaj. I czytamy w czternastym wersecie rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przyszedłszy, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. Nadzwyczajne zdarzenia dzieją się w przypadku Jezusa Chrystusa. Jeszcze można zrozumieć Marię Magdalenę, która zapłakana przy grobie nie mogła rozpoznać twarzy Jezusa Chrystusa, ale przecież głos mogła rozpoznać, jednak nie rozpoznała. Być może dlatego, że Zupełnie nie docierało do niej, że Jezus Chrystus faktycznie mógł z martwych wstać. Tutaj mamy tych dwóch, którzy nazywali się uczniami, chociaż byli tymi uczniami niewymienionymi w gronie dwunastu. I czytamy, że nie mogli go poznać, bo ich oczy były zasłonięte. Pan Jezus dzia działa z zaskoczenia. Wszystkie te przypadki, spotkania z ludźmi były ogromnym zaskoczeniem dla nich samych. Nie wiem, widocznie miały wywrzeć ogromne wrażenie, a zaskoczenie do tego nadaje się najbardziej, żeby to wrażenie uwiecznić w pamięci człowieka. A więc zaskoczony był Piotr, zaskoczeni byli ci dwaj z Maus, zaskoczona była Maria, zaskoczeni byli apostołowie i ci, którzy z nimi byli, wszyscy byli zaskoczeni. Ale przez to zaskoczenie... Ta świadomość na długo, do końca ich życia, zapisała się w ich pamięci. I czytamy, i rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. Jakież smutne były te dni po śmierci Jezusa Chrystusa. Z golgoty odchodzili, pogrążeni w ogromnym smutku. Zapewne płakali. Chociaż mężczyznom nie przystoi płakać, to jednak z całą pewnością wielu z nich płakało. Bo ich nadzieje były związane z Chrystusem tak bardzo, że trudno im było pogodzić się z tym co się zdarzyło. Nigdzie jednak nie mamy napisane, że próbowali się w jakiś sposób zebrać, aby zemścić, zemścić się, wywrzeć zemstę za to, co uczyniono Chrystusowi. Widzimy raczej ludzi zasmuconych, pogrążonych w rozpaczy. Widzimy ludzi, którzy spodziewali się, że on, jak jest powiedziane w wierszu 21, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Kolejne trzy dni od piątkowego wieczoru do niedzieli. Są dniami, które jak gdyby ścielą się jakimś mrokiem nad tymi wszystkimi, którzy pokładali nadzieję w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy Chrystus objawił im się podczas posiłku wieczornego, jakbyśmy powiedzieli podczas kolacji, wstawszy tejże godziny, werset 33. Powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał, ukazał się Szymonowi. To była ta pierwsza informacja, która dotarła do nich, że rzeczywiście wstał Pan prawdziwie. Ukazał się Szymonowi, potem ukazał się tym dwóm, którzy przyszli i oznajmili: Myśmy też widzieli go. A potem stanął pośród nich, niedowierzających jeszcze tym sprawozdaniom. I zobaczyli go, jak często mówimy, jako żywo. Historia zawodu, która kończy się happy endem, zawodu, który najpierw rodzi smutek, a potem niewysłowioną radość. To naprawdę piękna historia opisana przez Ewangelistów. Inna historia, bardziej nowożytna. Historia, która ma miejsce w latach 30. i 40. XIX wieku. Księga proroka Daniela jest przedmiotem studiów. Nielicznych, co prawda, ale jednak jest przedmiotem studiów, a szczególnie Williama Miller'a. Kiedy zaczyna zabierać się za budowanie chronologii biblijnej. Wówczas dochodzi do wniosku, że to, co napisał prorok Daniel, wskazuje na to, iż Jezus Chrystus przyjdzie w latach 30. XIX wieku. I obliczenia na to wskazywały. W 1843 roku, jak ostatecznie zostało wyliczone przez Williama Millera, Chrystus miał się pojawić. W tym czasie żyła pewna dziewczyna. Miała 16 lat. Nazywała się Ellen Harmon. Ale jej uczucia religijne były tak głębokie, że przeżywała je może nawet bardziej niż bardziej dorośli od niej ludzie. Moglibyśmy powiedzieć, 16 lat, dziecko jeszcze. A jednak jej przywiązanie do religii, do Boga było naprawdę głębokie. I kiedy w 1843 roku nie ziściły się te wyliczenia, które zostały przedstawione przez Williama Millera, wielu ludzi było zawiedzionych. Ale William Miller bardzo szybko wziął do ręki Słowo Boże, wraz z innymi zaczęli studiować i doszli do wniosku, do wniosku, że nie wzięli pod uwagę roku zerowego i stąd jest pewnego rodzaju pomyłka. A kiedy studiowali bardziej dokładnie, okazało się, że ich wyliczenia prowadzą ich do 22 października 1844 roku. Przywódcy religijni innych protestanckich religii w Stanach Zjednoczonych mówili: Tak, William Lille ma rację, jeśli chodzi o wyliczenia, ale nie ma racji, jeśli chodzi o wydarzenie. No więc, kiedy minął rok 1843, rozpoczęto oczekiwanie na 22 października 1844 roku. Ale przeczytam Wam sprawozdanie, wypowiedź Ellen Harmon, która napisała tak po tym zawodzie, jakie miało miejsce w 1843 roku. Ja też byłam bardzo rozczarowana i pełna rozpaczy. Czyż nie jest to podobne do tego, co przeżyła Maria Magdalena i inni? Jednak nie wyrzekłam się wiary. Wielu nadal wierzyło, że Jezus nie będzie długo opóźniał swojego przyjścia że Słowo Boże jest pewne i nie może się mylić. Byliśmy przekonani, że wypełniliśmy swój obowiązek, żyliśmy według naszej wiary, byliśmy rozczarowani, ale nie zniechęceni. Znaki czasu wskazywały na to, że koniec wszystkich rzeczy jest blisko, dlatego musimy czuwać i trwać w gotowości na przyjście naszego Pana. Musimy czekać z nadzieją i zaufaniem, nie zaniedbywać spotkań, które służyły nam ku pouczeniu, zachęcie i pocieszeniu, tak aby nasze światła mogły nadal świecić wśród ciemności tego świata. Rok później miała 17 lat, i 22 października 1844 też, roku też się nic nie wydarzyło. Nic z tego, na co oczekiwali. Napisała doświadczenie, jakie spadło na nas w poprzednim roku powtórzyło się, i to ze wzmożoną siłą. Wielka grupa ludzi wyrzekła się swojej wiary. Część tych, którzy wcześniej okazywali wielkie zaufanie, była teraz tak zraniona w swojej dumie, że pragnęła uciec z tego świata. Gdybyśmy przyjrzeli się bardzo dokładnie temu okresowi czasu, to możemy powiedzieć, że wiele Setek tysięcy ludzi popierało pogląd William'a Millera. Ale po tym zawodzie drugim z 1844 roku pozostało 50 osób. 50 osób spośród wielu tysięcy ludzi. Czytamy tutaj w jej sprawozdaniu, że wielka rzesza ludzi była teraz tak zraniona w swojej dumie, że pragnęła uciec z tego świata. Myślę, że to naturalne, dlatego że wielu z nich zostawiło swoje warsztaty pracy, wielu z nich sprzedało swoje posiadłości, wielu z nich było absolutnie pewnych, że Chrystus przyjdzie i to wszystko, co doczesne, nie będzie im zupełnie potrzebne. A potem ich sąsiedzi, ich rodziny, ich znajomi, wytykali ich palcem i wyśmiewali. Czuli się pogrążeni i chętniej widzieliby rozstępującą się ziemię, która by ich usunęła sprzed oczu sąsiadów, rodziny czy znajomych. Myślę, że. Te doświadczenia legły u podstaw później bardziej wnikliwego studiowania Słowa Bożego, by nie było kolejnej pomyłki. I kiedy studiowano Słowo Boże, okazało się, że tak jak wielu protestanckich przywódców mówiło William, William, Williamowi Millerowi: Jeśli chodzi o wyliczenia, masz absolutną rację. Natomiast wydarzenie nie jest to, o którym mówisz. I tak w rzeczywistości było. Mieli rację, ale nie studiowali dalej, nie próbowali zgłębić tajemnicy, która została zapisana przez proroka Daniela, zresztą nie tylko przez samego Daniela. Pozostali na swoim stanowisku i na swoich poglądach. Natomiast ci, których później nazwano najpierw sabatarianami, a potem adwentystami, poszli dalej, studiując słowo Boże i zrozumieli, że to, co zostało wyliczone, było prawdą, ale dotyczyło tej funkcji, jaką Jezus Chrystus rozpoczął w niebiańskiej świątyni. Zresztą to jest to, o czym mówi 14 rozdział Apokalipsy i szósty werset, gdzie jest powiedziane: Ulęknijcie się Boga, bo rozpoczął się sąd. To historia kolejnego rozczarowania. Ale jest jeszcze jedna. Postarałem się ją kr krótko przedstawić. Historia, która nie jest oparta na Biblii. Jest oparta na wydarzeniu świeckim, wydarzeniu, które w pewnym sensie pokazuje nam potrzebę Przygotowania się na to wydarzenie, które sami oczekujemy dzisiaj, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi nie wierzy w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Wolą wierzyć w nieśmiertelność duszy, wolą wierzyć w różne poglądy, które nie mają zakotwiczenia w słowie Bożym. Ale przejdźmy do ostatniej historii. Pamiętajmy, że w XIV rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus pozostawił fantastyczną obietnicę, której trzymamy się jako chrześcijanie, chociaż być może nie wszyscy chrześcijanie. Powiedział tam tak: A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. To nie są słowa rzucone na wiatr. To są słowa, które zobowiązują Jezusa Chrystusa, aby spełnić tę obietnicę. Nie podał nam czasu, nie podał nam momentu, w którym się pojawi, choć podał okoliczności, które temu będą towarzyszyć. A teraz ta historia. W 1912 roku w norweskiej stoczni w Sandefjord został zbudowany jeden z ostatnich drewnianych statków, które miały służyć do podróży. Na bieguny, czy to południowy, czy północny. Jego konstrukcja była zadziwiająca. Niezwykle mocna. Ja sam byłem zaskoczony faktem, że poszycie tego statku, zrobione z drewna dębowego, miało grubość 40 cm. Ci, którzy wiedzą, jak mocne jest drewno dębowe, wiedzą, że ten statek naprawdę był solidnie zbudowany. W 1914 roku, a więc dwa lata później, po zwodowaniu tego statku, nabył go Ernst Shackleton. Podróżnik, który wcześniej podróżował ze Scottem, a więc z jednym z większych podróżników polarnych, nabył ten statek po to, aby wybrać się na biegun północny. W sierpniu 1914 roku wypłynął z Anglii kierując się na północ. 15 grudnia 1914 roku dotarł do, można powiedzieć, prawie ostatniej zamieszkałej wyspy na tej trasie do Georgii Południowej. Tam bardzo szybko uzupełnili zapasy, jako że w tym miejscu była stacja wielorybnicza, tam była jedynie osada nie było żadnego miasta, nie było żadnej wioski niewielka wyspa ale wyspa, która nadawała się do tego, aby tam zbudować właśnie taką wielorybniczą osadę. I po krótkim postoju na Georgii Południowej wypłynęli dalej. Niedługo potem. Chociaż niedługo, dwa miesiące to trochę trwa, prawda? Dotarli na 160 kilometrów przed biegunem północnym, a więc tym miejscem, do którego chcieli dotrzeć. Ale pak lodowy, czyli inaczej mówiąc, kra lodowa, która tam no jest czymś zupełnie powszechnym, zatrzymała ich. Statek, była to berkantyna trójmasztowa i również miała silnik parowy o mocy 300 koni. Niestety nie byli w stanie dalej płynąć, a jednocześnie nie byli w stanie się wycofać, dlatego że bardzo szybko przyszły solidne mrozy i skuły ten pak lodowy tak, że statek został zamknięty. I nie było szans na to, aby się wydostać z tamtego miejsca. Osiem miesięcy stali, licząc na to, że pogoda się zmieni i będą w stanie uwolnić się z tych okowów lodowych. Ale przez te osiem miesięcy mróz się wzmagał i statek coraz bardziej był ściskany przez lód. Aż w końcu jego solidna konstrukcja nie wytrzymała. Zaczął przeciekać, i kapitan wydał rozkaz zejścia na kre. Zabrali ze sobą trzy łodzie ratunkowe. Trzy łodzie, które posłużyły za pewnego rodzaju sanie, w których mieli umieszczone jedzenie, wodę czyli taki prowian, który. Mogli z tego statku zabrać i załadować na te łodzie. Ale jako marynarze doskonale wiedzieli, że kiedy pozostaną na miejscu, to nie tylko stracą pożywienie i czas, ale niczego nie osiągną i zostaną tam na zawsze. Więc podjęli decyzję, żeby ciągnąć te łodzie aż do skraju pola lodowego. I rzeczywiście przez wiele dni. Ciągnęli te łodzie za sobą. W sumie ich było 28 mężczyzn. Więc po lodzie myślę, że z tymi łodziami nieźle sobie radzili, ale z całą pewnością zmęczeni przez wiele, wiele dni, <coughs> aż doszli do granicy pola lodowego. A wtedy spuścili te łodzie na wodę i skierowali, skierowali się do jedynej wyspy, która była w tamtej okolicy. Do wyspy słoniowej, niezamieszkałej wyspy, zupełnie, ale liczyli na to, że tam być może znajdą ratunek jakiś. Kiedy przybili, przy, przybili do wyspy, yy, zaczęli zastanawiać się, co dalej. Shackleton powiedział, że nie ma co liczyć na to, że zostaną przez kogokolwiek uratowani, dlatego że szlaki wodne były. Tam Tamte szlaki wodne były nieuczęszczane, jeśli uczęszczane, to bardzo rzadko. Więc Shackleton wziął ze sobą najmocniejszych ludzi, którzy mieli najwięcej siły, i z pięcioma ludźmi, największą z tych łodzi, sześciometrową łodzią, która nie miała silnika, jedynie wiosła, postanowili dotrzeć do. Georgii Południowej, czyli do tego miejsca, z którego wypłynęli ostatnio. Ale odległość od Wyspy Słoniowej do Georgii Południowej wynosiła 800 mil, czyli 1250 kilometrów. Między górami lodowymi, między krąg, wiosłami trzeba było dotrzeć w tak odległe miejsce. Płynęli i, w rzeczywistości, udało im się dotrzeć do Georgii Południowej. Cały problem polegał na tym, że dotarli do niej z przeciwnego kierunku niż była stacja wielorybnicza. Nie mieli już więcej siły, aby wiosłować, więc Shackleton doszedł do wniosku, że trzech z nich, którzy już nie byli w stanie cokolwiek zrobić, zostanie. Na brzegu Georgii Południowej, a oni przez góry przedrą się na drugą stronę, bo była to najkrótsza droga. Można sobie wyobrazić ich niezwykły trud, jaki podjęli, bo zajęło im to 36 godzin marszu bez snu, bez jedzenia, aż do stacji wielorybniczej. Oczywiście, myślę, że nie muszę dodawać, że kiedy wypływali, to Shackleton powiedział pozostałym 22 osobom, że zrobi wszystko, aby ich uratować, że wróci. Oni zebrali duże głazy z plaży, zbudowali coś w rodzaju takich murów, które mogłyby ich osłonić od, od wiatru, a wiatry tam są naprawdę solidne. Jednocześnie między tymi kamieniami poupychał śnieg, aby rzeczywiście ochronić się od wiatru, a jako dach posłużyły im pozostałe dwie łodzie, które mieli ze sobą, i tak czekali w nadziei na powrót Shackletona. On, kiedy dotarł do osady wielorybniczej, bardzo szybko zorganizował okręt, który mógł, który mógł sprowadzić tych swoich towarzyszy z wyspy słoniowej wypływał trzy razy i za każdym razem góry lodowe i kra nie pozwalały mu dotrzeć do wyspy słoniowej ale był niezniechęcony próbował kolejny raz za czwartym razem udało się ale problem polegał na tym że morze bardzo szybko zamarzało a góry lodowe powodowały że w każdej chwili okręt był zagrożony, i Shackleton za zastanawiał się, jak szybko uda się ewakuować tych ludzi właśnie z Wyspy Słoniowej. Co prawda mieli łodzie, ale przecież nie wiedzieli, kiedy on przyjedzie czy przypłynie. Ale okazało się, że stało się coś bardzo charakterystycznego, dlatego ja tą historię opowiadam. Mianowicie. Kiedy w kwietniu 1916 roku, roku yy, znaleźli się bardzo blisko już swojej ewakuacji, wówczas yy, no w ciągu, można by powiedzieć, jednej godziny, niemalże zaokrętowali się na statku, którego, którym dowodził Shackleton. Jak to było możliwe? Opisał to. Najprawdopodobniej dowódca Wild, który dowodził pozostałymi 22 osobami. I czytamy tam takie sprawozdanie. Za czwartym razem dotarł w pobliże Wyspy Słoniowej. Liczył się czas. Wszystko zależało od gotowości rozbitków do szybkiej ewakuacji, zanim góry lodowe zamkną im drogę. Okazało się, że wszyscy byli gotowi. Każdy miał założony plecak i pod pachą śpiwór. Przez 40 dni wyczekiwania, każdego dnia tak właśnie byli przygotowani dowódca Wild, który każdego poranka zwijał swój śpiwór mówiąc: "Pozbierajcie swoje rzeczy, chłopcy. Kapitan może przybyć dzisiaj." Moi drodzy, kiedy mówimy o naszym kapitanie też potrzebujemy być przygotowani. Pytanie: czy mamy plecaki, czy mamy śpiwory pod pachą? Czy jesteśmy gotowi na to, by móc być ewakuowani z tej zagrożonej ziemi? Widzimy to zagrożenie na własne oczy, coraz większe. Niektórzy myślą, że człowiek zakończy historię ludzkości przez swoją złość, przez swoją nienawiść, przez chęć panowania. Władzy nad innymi. Mamy być gotowi, tak jak ludzie Shackletona, każdego poranka, w każdej chwili. I dałby Bóg, byśmy tym razem nie byli zawiedzeni. Nie tym, że ten, który obiecał przyjść, nie przyjdzie, ale tym, że sami nie byliśmy gotowi. Amen.